Szanowni Państwo, we współczesnym świecie rozwój, zwłaszcza w dziedzinie gospodarczej, nie byłby możliwy bez rozwoju infrastruktury drogowej. Drogi krajowe, drogi wojewódzkie, gminne, powiatowe tworzą cały układ drogowy w Polsce, który jest warunkiem szybkiego rozwoju gospodarczego. My to doskonale rozumiemy. Nie ma dzisiaj chyba w ogóle w Polsce nikogo, kto nie dostrzegałby tego, jak szybko zmieniają się nomen omen polskie drogi, zwłaszcza w ostatnim czasie. Te ostatnie lata stoją pod znakiem bardzo szybkiej rozbudowy sieci komunikacyjnej. Jest to dla nas oczko w głowie. I dlatego mam ogromną przyjemność, radość przedstawić tutaj dzisiaj przed Państwem razem z panem ministrem Adamczykiem, z panem ministrem Weberem, nowy przyjęty przed chwilą na Radzie Ministrów Krajowy Program Budowy Dróg Ekspresowych, Autostrad. Podkreślę też bardzo wyraźnie, jest to program, który ma finansowanie na wszystkie założone odcinki. Wymienię nawet kilka tych odcinków, ponieważ one dla mieszkańców są szalenie ważne. To droga S5 od Grudziądza do Ostródy. To obwodnica, ta duża obwodnica Warszawy, S50. To droga, która dla środkowego Pomorza, ale także dla Wielkopolski, aż po Śląsk, ma ogromne znaczenie, droga S11. Droga z dawna oczekiwana, jest już znany i przebieg na większości, czy jeśli nie wszystkich odcinkach, ale zwłaszcza, podkreślę raz jeszcze, jest dopasowane finansowanie. To także droga S10 od Szczecina do Warszawy przez Wałcz, później Bydgoszcz, Toruń, Płock. Bardzo ważna arteria, która skróci drogę ze środkowego Pomorza z kolei do stolicy, ale także z zachodniego Pomorza do stolicy. To bardzo wiele nowych odcinków, które pokazujemy dzisiaj tutaj Państwu i które dzisiaj zostały przyjęte na Radzie Ministrów. Chcę też podkreślić, że to największy w historii Polski Krajowy Program Budowy Dróg Ekspresowych i Autostrad, największy w historii naszego kraju. To 294 miliardy złotych, które są zagwarantowane w naszym budżecie, w przyszłych budżetach i wiem, że jednocześnie też dołożymy tutaj w najbliższym czasie, będą toczone prace, kolejnych kilka miliardów złotych po to, żeby uzupełnić ten ruszt komunikacyjny o dodatkowe kawałki. Dzisiaj wspomnę o jednym dodatkowym odcinku, który również w osobnej uchwale Rada Ministrów przyjęła do wykonania na kolejne lata. To droga S8 od Białegostoku przez Suchowolę, Augustów do Suwałk, a tak precyzyjnie rzecz ujmując do węzła Raczki przed Suwałkami. Szanowni Państwo, dla Prawa i Sprawiedliwości nie ma ważniejszej sprawy niż połączenie Polski. Łączymy Polskę, łączymy Polaków. W ten sposób tworzymy też nowe, lepsze perspektywy dla rozwoju przedsiębiorczości, dla rozwoju gospodarczego. Jest to zatem wehikuł rozwoju gospodarczego dla całej Polski. I trzeba też pamiętać, że chociaż sieć dróg krajowych to jedynie, można tak powiedzieć, 5% wszystkich dróg, to po drogach krajowych jeździ około 45-50% wszystkich pojazdów. A więc drogi szybkiego ruchu, drogi krajowe, autostrady stwarzają znakomitą okazję do tego, żeby włączać powiaty, gminy w krwioobieg szybkiego wzrostu gospodarczego, przyciąganie przedsiębiorców, a więc przyspieszenie procesu inwestycyjnego. Wymienię tylko tą liczbę, bo ona czasami uzmysławia zakres inwestycji, tych mniejszych inwestycji. Mówimy dzisiaj o tych wielkich, o tych drogach krajowych, ale warto powiedzieć, że tylko za ostatnie 3-4 lata inwestycje w drogi gminne, powiatowe to ponad 12 tysięcy różnego rodzaju inwestycji, projektów, inwestycji już wykonanych. Drogi wymagają dwóch rzeczy: pieniędzy i pomysłu, projektu.
i pieniądze dostarczamy poprzez uszczelnienie systemu finansowego. Nie byłoby, szanowni państwo, tej możliwości budowy, rozbudowy krajowej sieci dróg, gdyby nie uszczelnienie systemu finansowego, usprawnienie finansów publicznych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, ale także pomysł, projekt, w jaki sposób mądrze połączyć nie tylko wielkie metropolie polskie, ośrodki i aglomeracje, duże miasta, ale także właśnie mniejsze ośrodki miejskie i tereny wiejskie. Pomimo sytuacji wywołanej wojną nie zwalniamy tempa z inwestycjami, ponieważ wiemy, że inwestycje infrastrukturalne są też kołem napędowym wzrostu gospodarczego, odbicia się po tym kryzysie, który zgotował nam Putin, a wcześniej pandemia. Za 5 do 10 lat Polska będzie jednym z najlepiej skomunikowanych krajów w Europie i ten szybki rozwój dróg krajowych, autostrad, dróg ekspresowych jest niezwykle ważne, bo powstanie sieć licząca łącznie ponad 8 tysięcy kilometrów nowoczesnych dróg, z których będą korzystały kolejne pokolenia Polaków. Szanowni państwo, robimy wszystko, aby te koła zębate polskiej gospodarki były połączone dobrym pasem transmisyjnym dróg i wszystko to odbywa się też pod jednym zasadniczym hasłem. Zrównoważony rozwój. Rozwój, który daje szansę na lepsze miejsca pracy, na szybszy wzrost gospodarczy, także na terenach wiejskich, mniejszych miastach powiatowych, miastach wojewódzkich również, ale dobrze skomunikowanych z miastami powiatowymi. To jest ten rdzeń komunikacyjny, infrastrukturalny, który budujemy i który dobrze się sprawdza, bo to właśnie także jedna z przyczyn tego, że dziś możemy powiedzieć wszystkim sceptykom, wszystkim krytykom, oczywiście była pandemia, jest dzisiaj wojna i inflacja, ale popatrzcie na wzrost gospodarczy od ostatniego kwartału przed pandemią do chociażby trzeciego kwartału 2022 roku i porównajmy wzrost gospodarczy w Polsce w tym czasie do wszystkich innych krajów Unii Europejskiej. Zachęcam do tego wszystkich państwa. Polska nie ma się czego tutaj wstydzić. A sieć dróg krajowych, sieć autostrad, którą dzisiaj przyjęliśmy na Radzie Ministrów, wzmocni te mechanizmy wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych miejsc pracy i dlatego jest bardzo mocnym impulsem gospodarczym i prospołecznym dla wszystkich Polaków. Panie premierze, teraz bardzo proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury, pana Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo, panie premierze. Szanowni państwo, jak powiedział pan premier, nowa sieć dróg, czy pełna sieć dróg, to mechanizm rozwoju gospodarczego naszego kraju. A ja pragnę tutaj dodać ten zwrot, którego często używam na konferencjach prasowych, informując o inwestycjach drogowych, inwestycjach kolejowych. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Daliśmy słowo, że przedstawimy nowy program budowy dróg krajowych, który będzie uwzględniał potrzeby transportu samochodowego, potrzeby komunikacyjne naszego kraju. I tego słowa dotrzymaliśmy. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła ten program. Oczywiście on przechodził proces bardzo wnikliwych analiz, konsultacji, ocen oddziaływania na środowisko. To jest proces czasochłonny. Ale dzisiaj wiemy, mamy pewność, że wszystko to, co w tym programie jest zamieszczone, jest w zgodzie z logiką transportową, w zgodzie z potrzebami kraju, ale także w zgodzie ze środowiskiem. Bo przecież realizujemy inwestycje w zgodzie ze środowiskiem i takie inwestycje chcemy realizować. Ten plan, ta mapa tych dróg, która pojawia się co rusz na ekranie, to także mapa dróg bezpiecznych, to bezpieczeństwo na drogach. To przede wszystkim deklaracja, którą złożyliśmy Polakom. Polskie drogi muszą być bezpieczne i one są coraz bezpieczniejsze, a drogi ekspresowe, drogi autostradowe do takich właśnie należą. Dzisiaj to wydarzenie, które miało miejsce na posiedzeniu Rady Ministrów, jest ważne i wyczekiwane przez środowiska gospodarcze. Dzisiaj mogę z wielką satysfakcją, możemy dzisiaj z wielką satysfakcją poinformować wszystkich przedsiębiorców, którzy biorą udział w tym cyklu inwestycyjnym, poinformować dziesiątki, setki tysięcy budowniczych
i ich rodziny, że stabilizacja w obszarze inwestycji drogowych, inwestycji transportowych jest stabilizacją, która także będzie dotyczyła lat następnych dzięki między innymi takiej decyzji właśnie, która zapadła. To nie tylko wykonawcy prac, to także szeroka paleta producentów materiałów budowlanych. To także wszyscy ci, którzy pracują na rzecz budów, projektanci, inżynierowie, nadzór. Wszystkie te grupy dzisiaj mają bardzo wyraźny sygnał. Inwestycje drogowe w Polsce nie zamierają. Polska to dzisiaj największy rynek inwestycji infrastrukturalnych w Europie. I z tego jesteśmy dumni. Dumni jesteśmy również z tego, że inżynierowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych, Autostrad, ale także kolejarze PKP Polskich Linii Kolejowych realizujących inwestycje na szlakach kolejowych potrafią wykorzystywać środki, potrafią realizować w określonych terminach, w najwyższych technologiach światowych inwestycje komunikacyjne. Szanowni Państwo, i taka bardzo ważna informacja, pan premier to mówił, a prosiłbym, ja chciałbym to jeszcze po raz kolejny podkreślić. W każdym regionie kraju przewidujemy inwestycje. W każdym regionie kraju zaplanowane mamy inwestycje. W wielu przypadkach, o tym będzie mówił pan minister Rafał Weber, mamy przygotowaną dokumentację techniczną. Trzeba tylko teraz po przyjęciu tego programu ruszyć z tymi inwestycjami. Nie ma Polski A, nie ma Polski B, nie ma Polski C. Polska jest jedna i każdy region naszego kraju i Polacy mieszkający w każdym zakątku naszego kraju zasługują na bezpieczne drogi, zasługują na nowoczesny układ komunikacyjny. Panie premierze, na pana ręce chciałem podziękować panu i Radzie Ministrów za przyjęcie tego programu. On jest ważny dla nas wszystkich, a w Ministerstwie Infrastruktury, w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych pozwala nam dalej realizować to ambitne zadanie i mam nadzieję, że w dalszym ciągu z powodzeniem i mam nadzieję, że zgodnie z oczekiwaniami wszystkich Polaków. Dziękuję bardzo. Zabranie pana ministra Webera. Dziękuję bardzo, panie premierze, panowie ministrowie. Takim głównym zadaniem nas, polityków, jest wyznaczanie celów inwestycyjnych, a także gwarantowanie na realizację tych celów inwestycyjnych środków finansowych. I uchwała Rady Ministrów, która dzisiaj została przyjęta o Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych 2030 z perspektywą do 2033 roku, jest wypełnieniem tych dwóch zadań. Bo po pierwsze, w tej uchwale wskazujemy drogi szybkiego ruchu, które w ciągu najbliższych 10 lat chcemy zbudować, a po drugie, gwarantujemy na każdy z tych odcinków środki finansowe. Łącznie to 294 miliardy złotych, także ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne. Tak jak mówił pan premier Mateusz Morawiecki, to największy w historii Polski program inwestycyjny dotyczący dróg szybkiego ruchu. A dlaczego chcemy inwestować w rozwój sieci transportowej naszego kraju? Ponieważ widzimy, że przynosi już w tej chwili ta sieć, która teraz istnieje, ogromne efekty. Efekty społeczne, efekty gospodarcze, a także, a może w zasadzie przede wszystkim też te związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Rozwiązania komunikacyjne polegające na budowie autostrad czy dróg ekspresowych są bezpieczne, wygodne i przewidywalne. Dlatego zależy nam, aby ten dynamiczny rozwój tej infrastruktury drogowej był realizowany w kolejnych latach. Warto podkreślić po raz kolejny, i zrobię to za panem premierem Mateuszem Morawieckim i za panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, że inwestujemy w każdym regionie naszego kraju. Niezależnie od tego, czy to jest region Polski południowo-wschodniej, czy północno-zachodniej, czy to są Mazury, czy to jest Warmia, czy to jest Dolny Śląsk. Wszędzie chcemy skoncentrować naszą uwagę na budowie dróg szybkiego ruchu i mapa, która od czasu do czasu tutaj jest wyświetlana, najlepiej o tym świadczy. Chcemy poprzez te inwestycje pobudzić te tereny, które były uśpione od strony inwestycji gospodarczych. Widzimy, że droga szybkiego ruchu podnosi walory ekonomiczne, podnosi walory społeczne danego terenu. Już w tej chwili obserwujemy bardzo duże zainteresowanie inwestorów, którzy chcą ulokować swoje działalności gospodarcze, chociażby przy zbudowanym odcinku Via Carpatii między Rzeszowem a Lublinem.
Polska wschodnia, Polska południowo-wschodnia, która przez lata była niedoinwestowana, a teraz, gdy to okno komunikacyjne otworzyło się bardzo szeroko, są inwestorzy. I to są inwestorzy nie tylko nasi rodzimi, którzy siłą rzeczy mają największe zaufanie do polskiego państwa, ale również są inwestorzy z zagranicy. Chociażby koreańska firma Nexilis, która jest w fazie budowy wielkiej fabryki na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Ta decyzja została przez Koreańczyków podjęta właśnie dlatego, że wspólnie z panem premierem i panem ministrem pokazaliśmy, jak będzie ukształtowany układ komunikacyjny w Polsce południowo-wschodniej. Że dostępność do lotniska w Jasionce czy do lotniska w Balicach dzięki Via Carpatii i autostradzie A4 będzie niemalże na pstryknięcie palcem. Że dostępność do Okęcia albo do terminala w Małaszewiczach, terminala kolejowego, również będzie bardzo bliska. I te argumenty przekonały naszych koreańskich partnerów i ta decyzja, ta inwestycja polegająca na budowie fabryki jest realizowana. Jesteśmy święcie przekonani, że program, który dzisiaj został przyjęty przez Radę Ministrów i realizacja tych wszystkich inwestycji pozwolą na to, aby takich wielkich inwestycji gospodarczych, które są generatorem miejsc pracy, było w każdym regionie naszego kraju jeszcze więcej. Bardzo gorąco dziękujemy za zaufanie i panu premierowi, i Radzie Ministrów. I możemy wspólnie z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem powiedzieć, że zabieramy się do pracy, zresztą z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad również. To finansowanie pozwoli nam w takim szybkim tempie ogłosić kolejne przetargi. Mamy gotowy projekt na przykład na odcinek drogi ekspresowej S11 między Bobolicami a Szczecinkiem. Mamy nawet decyzję z Lidowską. Przypisanie tych środków finansowych pozwoli nam na to, aby bardzo szybko przejść do postępowania przetargowego na budowę tego odcinka. Podobnie jeżeli chodzi o odcinek drogi ekspresowej S74 w województwie świętokrzyskim, Kielce-Opatów, czy rozbudowę jednego ze strategicznych układów komunikacyjnych autostrady A2 między Łodzią a Warszawą. Tam też jesteśmy przygotowani do tego, aby ogłosić przetarg na przebudowę, na rozbudowę o kolejne pasy tego odcinka autostrady i zagwarantowanie środków finansowych w ramach tego programu po prostu nam na to pozwoli. Bardzo gorąco dziękujemy panu premierowi i całej Radzie Ministrów za przyjęcie tego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, przechodzimy teraz do zadawania pytań. Przypominam tylko, że zaraz też udajemy się na posiedzenie Sejmu, ponieważ są głosowania. Bardzo proszę, panie redaktorze. Dzień dobry, Dawid z tej telewizji Polsat News. Panie premierze, dzień dobry panowie. Panie premierze, dwa pytania dotyczące spraw bieżących. Po pierwsze, czy możemy poznać nazwisko osoby, która stanie na czele komisji weryfikacyjnej? Czy znamy już taką osobę? Może kandydatów jest kilku. Po drugie, czy nie macie państwo wątpliwości co do konstytucyjności tej ustawy? Dziękuję. Nie mamy wątpliwości co do konstytucyjności, ale oczywiście ostatecznie o wszystkim rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny. Nazwiska na razie jeszcze nie podam, bo rzeczywiście jest kilku kandydatów i te decyzje wkrótce zapadną. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan redaktor. Dzień dobry, witam. Niewodowski, Michał, Fakty TVN. Ja też dwa krótkie pytania. Pierwsze a propos wotum nieufności dla ministra Ziobry. Dlaczego chce pan głosować w obronie ministra, za którego rządów jest gorzej niż było w sądownictwie, o czym sam pan mówi? I czy jest jakiś plan zmiany ustawy, który by ostatecznie zakończył problem z KPO? Czy ma pan może plan na zmiany w ustawach, które by zrealizowały wszystkie kamienie milowe? Tak, jeśli chodzi o Krajowy Program Odbudowy, to pan minister Szynkowski wrócił z Brukseli i dosłownie w ciągu najbliższych paru godzin będzie przedstawiał też rezultaty, ostateczne rezultaty tamtych rozmów i tutaj mamy taką debatę zaplanowaną dosłownie w najbliższym czasie. Ja jestem dobrej myśli, ale jeszcze poczekajmy chwilę z wnioskami. Natomiast